Piękne te konie. Dlatego tutaj w tym miejscu nie można spać. Strach ma wielkie oczy. No czekaj, no właśnie zawsze są jakieś niespodzianki, bo... To już nasza trzecia wizyta w Rumunii i chwilę tu zabawimy, bo mamy miejsca, które lubimy i ciągle odkrywamy też nowe miejsca, które oczywiście wstawiam do naszej mapy z pineskami. Wiecie, za dużo nie będę nagrywać się w Rumunii, dlatego że była już cała seria i jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie sobie tam te filmy z Rumunii pooglądać. Dla nowicjuszy na YouTube to powiem właśnie, że są playlisty, czyli na naszym kanale, jak wejdziecie na kanał, taki kanał, nie? Wpiszecie pcham do przodu i wtedy pokaże wam się cały nasz kanał i wszystkie filmy. I nie musicie wybierać pojedynczo, bo są playlisty, u góry są takie zakładki, playlista. Wybieram kraj, na przykład Rumunia i wtedy będą po kolei wszystkie filmy z Rumunii, więc możecie sobie pooglądać, co tutaj polecamy i co się poprzednio działo. Teraz poza tym, że przystaniemy i tu i tam, to chcieliśmy też odwiedzić naszych znajomych, których tu poznaliśmy będąc poprzednio. O wilku mowa. No, pięknie. To się nazywa poranek. Nasza Afri robi trochę hałasu. Piękne te konie. Całe szczęście, że się nie boją piesków. Oni też mają 3 psy. Wow. Oj! Ok, see you later. You got a millionaire's life. Afri. Bye. Bye. See you later. See you later, alligator. Afri. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że strach ma wielkie oczy. Wprawdzie faktycznie burza była, ale bez wichury i bez żadnych jakichś atrakcji. Tak więc dzisiaj już powoli wychodzi słońce. Tak jak widać, wyszły też wszystkie nasze pieski na spacer. Za chwilę się będziemy pakować i jechać dalej. Ale no, nie zawsze jest tak sielankowo i bywały miejsca, gdzie naprawdę było groźnie. Van life to nie tylko jakieś epickie miejscówki, to także przyjazd do miasta.
do miasta, żeby zrobić zakupy, żeby zrobić pranie. I to akurat w Europie jeszcze nie jest skomplikowane, bo są pralnie takie samoobsługowe. W niektórych krajach nawet na stacjach benzynowych, tak więc w ogóle super, pełno ich jest. W innych krajach nie jest tak dużo, ale po prostu można znaleźć je. Po prostu zawsze człowiek chce szybko wszystko powiedzieć. Można znaleźć używając Google Maps. Ja też rzucam na nasze mapki, które potem udostępniam z pineskami. I teraz do takiej właśnie pralni sobie podjedziemy, korzystając właśnie, że jeszcze tu w Europie jest dostępne. Potem to jest no coraz gorzej. Muszę wam powiedzieć, że w Turcji był duży problem. W kilku miejscach były, ale już potem nie było. A dalej to po prostu nie ma. Koniec, kropka. Trzeba prać w rękach albo prosić kogoś, jak ktoś pralkę ma. I powiem szczerze, że niektórzy sami oferują. I to było bardzo miłe i zawsze żeśmy korzystali. Albo po prostu pytaliśmy się ludzi, ale są miejsca też takie jak Afryka na przykład, że wiecie, ludzie prądu tam nie mają, to gdzie pralkę? No zapomnij, no i tam myjesz, po prostu pierzesz wszystkie swoje rzeczy w rzece. Tak jak miejscowi. Dobra, mamy wszystko. Poczekaj, tutaj są... Kupiłam sobie nowy polarek. Też trzeba wyprać. Minutes. 35 minut. Zawsze no. Będzie czyściejsze niż było teraz, nie? Dobra, to tak z psami podjedziemy tam, gdzie ta zielona trawka była. Dobra, bierz to i... Czekaj, no właśnie zawsze są jakieś niespodzianki, bo normalnie w tych automatach to jest zawsze płyn i się tam samo dozuje. Żeśmy w ogóle nie zauważyli, że tutaj są, pięknie żeśmy wybrali i tutaj pranie się skończyło. Ale jak żeśmy przyszli, to widzimy, ktoś inny wstawił i mu się ładnie pierze z proszkiem, a nasze się wyprało bez proszku. Tak więc musimy nastawić jeszcze raz. Zawsze jest łatwo, tam jest taka fontanna i ujęcie wody pitnej, no i niedźwiedź się nosi wiaderkiem stamtąd. Tutaj teraz mamy taką pompkę i pompuje. Teraz kolejne wyzwanie, gdzie wysuszyć, bo jeśli to możliwe, to staramy się nie używać tych suszarek. No i teraz jesteśmy w pięknym miejscu, bez ani jednego drzewka, ani niczego, co można zahaczyć. No i spróbujemy tutaj po prostu zrobimy
wokół obozu, a sznurki pozakręcamy i jakoś tutaj wysuszymy te nasze rzeczy. No, powinno być dobrze chyba, nie? O, zaraz wam pokażę. Tutaj parę kroków i jesteśmy na plaży. Proszę bardzo, idziemy wszyscy razem pozwiedzać. No, pięknie tutaj, piękna plaża, ale nie jesteśmy sami. Nie jest najgorzej, bo miejsca jest bardzo dużo i jak widzicie tutaj sobie stoi kamper z Niemiec i no, mają dużo przestrzeni. O, popatrzcie, jaka duża odległość do następnych kamperów tam dalej. A tam przede mną na przykład są postawione przyczepy i tutaj na przykład są raz, dwa, trzy, cztery przyczepy kampingowe, w których po prostu nikogo nie ma w tej chwili, tak więc rozumiem, że sobie po prostu postawili i cały rok tutaj stoją. No i popatrzcie, stoją sobie, nie płacą, nie tak jak u nas na Helu, gdzie ludzie płacą za kemping. Słyszałam, że nawet 50 tysięcy miesięcznie za miejsce kampingowe w pierwszej linii brzegowej. Nie wiem, nawet jakbym miała takie pieniądze, to chyba bym nie wydała. No ale cóż, kto bogatemu zabroni. A tutaj pięknie w Rumunii, na dzikusa, sobie stoją i mogą sobie za darmo cieszyć się tym pięknym miejscem. No nie do końca popieram takie stawianie tych but i po prostu ich pozostawianie tutaj, jakby to tak mniej więcej jak ta wojna na te leżaki w hotelach all inclusive, prawda? To moim zdaniem jest nie fair. Jak używasz, to owszem, korzystaj, ale jakby nie blokuj tego miejsca dla innych. To takie trochę cwaniactwo jest. No ale dobra, pokazuję po prostu, jak faktycznie życie wygląda. A my jesteśmy tam na końcu, widzicie? No, nawet nas nie widać tak daleko, żeśmy odjechali na sam koniec, no żeby ani nam, ani my, żebyśmy nikomu nie przeszkadzali. Popatrzcie, tutaj są żółwie i tu naprawdę jest ten żółw dość spory. Zaraz spróbuję pokazać, ale nie chcę go też przestraszyć. I sporo jest tutaj tych żółwi, wiecie? Tutaj już spotkałam trzeciego, więc właśnie poszłam po telefon, żeby po prostu nagrać. Tak więc fajnie. A tutaj faktycznie ta strefa, w której teraz jesteśmy, jest takim jakby rezerwatem natury. Dlatego tutaj w tym miejscu nie można spać bezpośrednio na plaży. Trzeba być, jak dobrze pamiętam, chyba 200 metrów od linii brzegowej i tam już można sobie kampingować. No nie uciekaj, panie żółwie. O, ja tu spróbuję ręką wam jakby pokazać rozmiar tego żółwia. No nie bój się, nie bój. No nie będę go bardzo straszyć. O, może nam jeszcze pokażę główkę. No, pozwolę mu odejść w spokoju.
żółwim tempem. Chciałam podzielić się z Wami moim nowym odkryciem i bynajmniej nie są to muszle, które musicie przyznać w tym miejscu są wyjątkowo dorodne. Naprawdę piękne, popatrzcie na to, jakie ładne czerwone w środku. No super, szkoda, że nie mogę ich zabrać, mogę im tylko zrobić zdjęcia. Ale kosmetyki. Swego czasu ktoś mnie się pytał właśnie, jak ja dbam o urodę i tak dalej. No i oczywiście, że dbam. Jestem kobietą, więc używam. I to jest moje nowe odkrycie i zakochałam się, szczególnie właśnie w tym zdrowym dezodorancie. Bo wiecie, że te dezodoranty, które mają w sobie aluminium, takie antyperspiranty, są szalenie niezdrowe, bo to przenika do ciała i no, każdy wie o metalach ciężkich, tak? Więc od jakiegoś czasu jestem bardziej świadoma i szukałam różnych produktów, przetestowałam kilka i naprawdę to jest najlepsze, co znalazłam. Super skuteczny i świetny też ma zapach. Taki delikatny, wiecie? Taki po prostu neutralny, nie jest jakiś kwiatowy, że tylko dla kobiet. Tak więc mogą i kobiety, i mężczyźni używać. Niezwykle używa, no. Ale używa razem ze mną płynu do mycia, żelu myjącego. My też korzystamy z tego jako szamponu. I teraz możemy bez stresu wykąpać się w rzece czy w jeziorze, bo ja bardzo lubię, wiecie, w naturalnej wodzie umyć sobie głowę, wtedy naprawdę mam piękne włosy, tak więc polecam. I taka nowa rzecz, którą żeśmy właśnie teraz wzięli ze sobą i wypróbowali i sprawdza się świetnie, to jest mazidło patrunkowe. To jest taki krem, który używa się na popękaną skórę, otarcia na skórka i takie rzeczy. Świetne, po prostu świetne. Wow! O, mamma mia! Ale burza idzie. Porca miseria! Będzie się działo! O, dzisiaj to wódki będzie mało, ci powiem. Wow! Toby? What are you doing, mate? What's up? No, wchodź, zrobimy sobie zdjęcie razem. Och, ona tu jest. Zrobić zdjęcie z Afri, ale jest tak samo trudno jak z niedźwiedziem. Jeśli Wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.